Dzień dobry, dzisiaj mamy 1 maja, niedzielę i witam Was bardzo serdecznie w niedzielę szczególną, bo w niedzielę dobrego pasterza albo w niedzielę miłosierdzia Bożego, z łacińskiego Misericordias Domini. Chcę Wam przeczytać fragment biblijny, który jest równocześnie hasłem tygodnia. Ja jestem dobry pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i ja je znam, a one idą za mną i ja daję im żywot wieczny. Moi drodzy, ilekroć czytam, czy słucham, czy oglądam Ewangelię o dobrym pasterzu, zawsze przypomina mi się obraz mojego dzieciństwa. Być może już opowiadałem tę historię, więc przepraszam, jeśli była już. Kiedy byłem małym chłopcem, mieszkałem w Dzięgielowie, chodziłem tam do szkoły podstawowej i kiedyś wracałem z tej szkoły i spotkałem taką oto sytuację. Dwa stada owiec spotkały się przy mojej szkole na drodze. Te owce się zupełnie przemieszały, był ogromny tumult, zgiełk, psy pasterskie szczekały, a pasterze sobie spokojnie palili papierosy, rozmawiali, żartowali. Kiedy skończyli swoją rozmowę, każdy z nich charakterystycznie gwizdnął, zawołał i jego owce poszły za nim. I ja myślę, że Pan Jezus właśnie zawsze używał takich charakterystycznych przykładów, bo wtedy pasterze w Izraelu też po prostu nawoływali swoje owce. Nic się w tym względzie nie zmieniło, ale żeby te owce szły za nimi, tak jak w przypadku tych owiec, które ja widziałem, te owce musiały znać głos czy gwizd swojego pasterza. Dlatego Pan Jezus podaje ten przykład i mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, a my jesteśmy owcami. Czy jednak znamy głos Jezusa? Czy idziemy za tym głosem, czy ufamy temu głosowi? To pytanie jest z pozoru banalne, ale zaczepia nas o bardzo ważny element naszej wiary. Czy nasza wiara jest wiarą osobistą, czy nasza wiara jest wiarą personalną, czyli czy mamy, mówiąc wprost, relację z Jezusem Chrystusem, tym dobrym pasterzem? Bo jeśli mamy relację, jeśli przyjaźnimy się z Chrystusem, to także potrafimy rozpoznać Boży Jego głos. I życzę sobie i Wam, byśmy tego Bożego głosu umieli słuchać, umieli go rozpoznać i byśmy temu Bożemu głosowi zawsze ufali. Dzisiaj też jest 1 maja, tak jak powiedziałem na początku. W związku z tym wiemy, że jest to święto pracy. Chcę życzyć wszystkim Wam w święto pracy odpoczynku. Życzę tego sobie i Wam. Myślę, że dużą sztuką jest też odmawiać, kiedy ma się nadmiar obowiązków. Ja się uczę tej sztuki i życzę, żebyśmy umieli znaleźć balans pomiędzy pracą, zaangażowaniem, a odpoczynkiem, bo Pan Bóg stworzył także odpoczynek. On sam odpoczywał 7 dnia po stworzeniu świata. Dlatego życzę sobie i Wam, żebyśmy umieli, a jeśli nie umiemy, to żebyśmy się nauczyli odpoczywać. A jeżeli poszukujemy inspiracji, to polecam serdecznie, żeby zerknąć tutaj, ilekroć mam dołek związany z nadmiarem pracy, patrzę na to stworzenie, które praktycznie cały czas śpi i od razu lepiej robi mi się na duchu. Można czasem wziąć z takiego stworzenia też przykład, to Boże stworzenie. Zostańcie z Bogiem, życzę Wam miłego, udanego Bożego Dnia.